Aby uzyskać wiarygodny pomiar, woda z kranu powinna lecieć do momentu, aż będzie zimna. Napełnij wodą wodociągową menzurkę pomiarową do poziomu 5 ml. W celu określenia twardości węglanowej, dodawaj kroplami roztwór wskaźnikowy aż do zmiany koloru z fioletowego na żółty. Podczas określania twardości całkowitej kolor zmienia się z czerwonego na zielony. Policz krople, począwszy od pierwszej. Jedna kropla odpowiada twardości wynoszącej 1 stopień dH. Korzystając z tabel wydajności, za pomocą zmierzonej twardości wody można określić wydajność filtra i ustawienie obejścia.